Więc jak stworzyć własny kurs online? Drogi widzu, w tym filmiku omówię z Tobą 5 konkretnych kroków, dzięki którym Ty będziesz w stanie stworzyć własny kurs online. Pod koniec tego filmu przygotowałem dla Ciebie też bonus, a mianowicie checklistę do pobrania, dzięki której będziesz mógł w każdej chwili wrócić do pojedynczych kroków, które dzisiaj omawiamy podczas stworzenia Twojego kursu online. Także zostań do końca, a teraz zapraszam do oglądania. Cześć, Patryk Gostek z tej strony i na tym kanale pomagam Tobie w rozwoju Twojego własnego biznesu, Twojej marki online. Znajdziesz tu filmiki na temat marketingu oraz wszystko na temat zarabiania w internecie. Także jeśli jesteś tutaj nowy na tym kanale i interesują Cię tego typu tematy, to subskrybuj ten kanał i zostaw dzwoneczek dla powiadomień, aby nie przegapić kolejnych filmików. Sam jestem teraz w trakcie tworzenia kursu online i postanowiłem podzielić się moją wiedzą, tak aby ułatwić Tobie proces podejścia do tematu właśnie tworzenia kursu online, wszystkie kroki, które są potrzebne do stworzenia kursu online. Wszystkie narzędzia, wszystkie linki, które wymieniam w tym filmiku, znajdziesz w opisie tego filmu, także w każdej chwili sprawdź opis tego filmu. A teraz przejdźmy do pojedynczych kroków stworzenia własnego kursu online. Krok numer jeden to jest wybór tematu dla Twojego kursu online. Więc na jaki temat w ogóle stworzyć kurs online? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Najlepiej będzie to kurs, który rozwiązuje konkretny problem. Czyli to wszystko zależy od Twojej publiczności, co potrzebuje Twoja publiczność od Ciebie. W czym Ty możesz pomóc innej osobie jako eksperta w danej dziedzinie z Twoją wiedzą, którą przekażesz w kursie online? Najłatwiejszy sposób na odkrycie takiego konkretnego problemu, na który Twój kurs online może być rozwiązaniem tego problemu, to jest zadanie prostego pytania w internecie. A to pytanie brzmi: jaki masz największy problem z? I pod koniec dodajesz Twoją niszę, temat Twojego kursu. Na przykład, jaki jest Twój największy problem z tworzeniem kontentu? Jaki jest Twój największy problem z budowaniem biznesu? Nieważne, jaką niszę pod koniec tego pytania wstawisz, zawsze otrzymasz szczere odpowiedzi, konkretne problemy, na które możesz znaleźć rozwiązanie. To pytanie możesz zadać w różnych miejscach w internecie. Może być to grupa na Facebooku, może być to Twój profil na social media. Ja na przykład zadałem moje pytanie na Instagramie w formie Instastory. W taki sposób moja publiczność miała możliwość wysłania mi wiadomości z odpowiedzią. Jeśli prowadzisz listę mailingową, to oczywiście możesz też zadać Twojej liście bezpośrednio to pytanie lub możesz wejść na jakieś forum na poszczególny temat i tam zadać Twoje pytanie. Potem zostaje już tylko przeanalizowanie odpowiedzi na Twoje pytanie i zidentyfikowanie konkretnego problemu, na który Ty znajdziesz odpowiedź w formie kursu online. Krok numer dwa to będzie wybór odpowiedniego formatu dla Twojego kursu online. W ostatnim czasie coraz bardziej popularne stają się kursy online w formie wideo. Wideo w sensie takim, że ja stoję przed kamerą i rozmawiam bezpośrednio z publicznością lub też wideo w formie slajdów, czyli na ekranie mam prezentację PowerPoint i mam poszczególne bullet pointy, w których tłumaczę po prostu dany poszczególny temat. Najważniejsze jest przy wyborze formatu, czy jest odpowiedni dla danej publiczności. Jeśli tworzysz kurs bardziej taki motywacyjny, to wydaje mi się, ma więcej sensu stworzyć kurs taki bezpośredni, gdzie rozmawiam bezpośrednio do kamery. Jeśli natomiast kurs jest bardziej takiej technicznej natury, gdzie musisz dużo pokazywać liczb, formułki, które osoba musi sobie zapamiętać, to jednak warto jest stworzyć do tego slajdy. Format może być też mieszany, mogą być to po części slajdy, po części bezpośrednie filmy, ale też i możesz dodać różne inne rzeczy do Twojego kursu, tak jak na przykład skrypty w formie PDF-u, możesz pliki audio, jeśli jest to kurs, który ktoś może słuchać sobie po drodze, albo też i różne transkrypty, różne pliki, wszystko możesz dodać do Twojego kursu, wszystko zależy od tego, co dla Twojej publiczności jest najwygodniejsze. Krok numer 3. Jeśli chodzi o samo nagrywanie, to nie musisz się stresować, że musisz mieć najdroższy sprzęt. Możesz użyć do tego Twojego smartfona
użyć światła dziennego lub sztucznego światła, które nie kosztuje bardzo dużo. Na dobry początek możesz też i użyć kamery, która jest wbudowana w Twoim laptopie. Najważniejsze w tworzeniu Twojego kursu jest przekaz, czyli rozwiązanie konkretnego problemu. Wspomnę tutaj jednak, że nieważne czym nagrywasz Twoje wideo, ważne jest, żeby miało dobre audio. Żeby mieć dobre audio, musisz często właśnie użyć albo właśnie słuchawek do Twojego smartfona. To już na pewno polepszy Twój głos. Albo kupić taki mikrofon, który ja na przykład tutaj mam. Podlinkuję na dole na pewno w opisie. Jest to mikrofon, z którego jestem bardzo zadowolony i odpowiednio ulepsza mój głos na nagraniu. Krok numer 4. Na jakiej platformie opublikować Twój kurs online? Odpowiedź na to pytanie jest: to zależy. Zależy od tego, czy masz już publiczność, czy nie masz tej publiczności. Jeśli nie masz jeszcze publiczności, ale Twój kurs jest wartościowy, rozwiązuje konkretny problem w Twojej niszy, to możesz go wstawić na tak zwany marketplace, na rynek, na którym udostępnione są, jest wiele kursów. Na takim marketplace platforma, która udostępnia Twój kurs, przejmuje za Ciebie reklamę tego kursu, czyli nie musisz się zajmować tutaj marketingiem. Do takich platform zaliczasz się na przykład Udemy albo też Skillshare. Linki do tych platform znajdziesz na dole w opisie. I choć publikowanie na takich platformach brzmi atrakcyjnie, może się okazać też, że ma taka platforma wiele wad. Na przykład to, że absolutnie nie kontrolujesz, co się będzie działo na tej platformie. Mogą samodzielnie zdecydować, że obniżą ceny Twojego kursu. Udemy de facto definiuje Twoje ceny, ponieważ oferują rabaty, oferują różne, robią akcje, przez co sprzedajesz więcej, ale też i mniej zarabiasz. Teraz powiedz mi do tej pory, czy to, co powiedziałem teraz w tym filmie, ma sens? Daj mi znać w komentarzach na dole. Więc opcją numer 2 byłoby własna strona na WordPressie z odpowiednią wtyczką do WordPressa, czyli na przykład mogłoby być to LearnDash albo WP Idea. To są właśnie takie dwie opcje. Jeśli jeszcze nie masz strony internetowej i planujesz prowadzić biznes w internecie lub prowadzisz biznes w internecie i nie masz jeszcze strony, to radzę Ci jak najszybciej stworzyć stronę dla swojego biznesu, ponieważ jest ona podstawą budowania solidnej marki w internecie. Dlaczego? Ponieważ tylko na Twojej stronie kontrolujesz cały ruch, wiesz, skąd przychodzą Twoi klienci, możesz sprowadzać Twoją publiczność bezpośrednio do Twoich ofert, do Twoich produktów, nawet kursów online. Ty kontrolujesz, Ty jesteś władcą nad wszystkimi danymi, które się dzieją właśnie na Twojej stronie. Wiesz, skąd masz ruch, wiesz, jakie akcje podjąć, jakie decyzje podjąć tak, aby zwiększyć ruch, aby zwiększyć sprzedaż. Także każdy z Was, kto traktuje biznes online na serio, radzę Wam założyć jak najszybciej stronę internetową. Linki do hostingów, na których zbudujesz własną stronę internetową, z których ja osobiście korzystam i polecam w moim kursie budowy marki online, znajdziesz na dole w opisie. W opisie znajdziesz też link do strony z moim kursem, który jest aktualnie w przedsprzedaży za promocyjną cenę. Nigdy więcej tak niska cena nie będzie. Jeśli chcesz zbudować własny biznes online, jest tam wiedza, która pomoże Tobie nie tylko zbudować własną stronę, która jest podstawą Twojego biznesu online, przekażę Ci też fundamenty, podstawy prowadzenia biznesu w internecie, dlaczego w ogóle warto jest mieć markę online, pokażę Ci, jak odkryć, kim Ty jesteś, jak znaleźć swoją niszę, jak dla tej niszy stworzyć produkt i ofertę, która się sprzedaje, przede wszystkim jak sprowadzić ludzi na Twoją stronę, tak aby mogli zobaczyć Twoją ofertę i z niej skorzystać. Pokażę Ci też różne formy monetyzacji, o których na pewno jeszcze nawet nie pomyślałeś, że mogą takie istnieć. Więc jeśli traktujesz prowadzenie Twojego biznesu na serio, to podejmij już dzisiaj decyzję, zacznij budować Twoją markę online i ja pomogę Ci z tym, z moim kursem budowy marki online, tylko dzisiaj za promocyjną cenę przedsprzedażową. Nigdy więcej za tą cenę nie otrzymasz tego kursu, a w momencie, kiedy wystartujemy oficjalnie z kursem, będziesz miał dostęp do wszystkich plików jako pierwszy. Będziesz miał też dostęp do prywatnej grupy facebookowej. Także skorzystaj z tej oferty. Cena będzie tylko rosła 3-4-5-krotnie w momencie, kiedy wystartujemy z kursem. Istnieje też hybrydowy model, na przykład Teachable, gdzie możesz za darmo zacząć wstawianiem Twojego kursu online. Marketing musisz Ty przejąć, czyli sprowadzanie publiczności na tą stronę musisz Ty przejąć. Masz już tutaj opcję integracji tworzenia listy mailingowej, czyli budowania takiej Twojej publiczności przez tą platformę, no ale nadal jest to obca platforma, ale jeśli naprawdę nie chcesz się zajmować technicznymi aspektami WordPressa, to możesz
też i na tej platformie zacząć. Ja osobiście preferuję drugą metodę, czyli własna strona i własny kurs. Krok numer 5 to będzie sprzedaż Twojego kursu, ponieważ chcesz na Twój kurs nie tylko stworzyć, ale też i zarobić na nim. To jest, w jaki sposób możesz sprzedawać Twój kurs. Jeśli chodzi o wycenę Twojego kursu, to sprawdź, za ile są sprzedawane, czy w ogóle są sprzedawane kursy w Twojej niszy na Twój temat. Jeśli są, to spróbuj się zorientować na tej tematyce. Nie próbuj zaniżać ceny. Spróbuj wycenić Twój kurs odpowiednio jego wartości. Jaki konkretny problem rozwiązujesz? Czy jest ciężko znaleźć rozwiązanie na ten problem? Czy mniej ludzi jest zainteresowany na poszczególny temat, ale jest to specyficzny temat i jest to bardzo niszowy temat, to oczywiście też cena musi być odpowiednio wysoka. Jeśli Twoja nisza jest dość szeroka, to możesz odpowiednio dopasować cenę, obniżyć ją i sprzedać większej ilości kursantom. Jeśli chodzi o sprowadzanie ludzi do Twojego kursu, to tak jak już wspominałem, możesz skorzystać z platform, z marketplace'ów takich jak Udemy albo Skillshare. Jeśli nie masz publiczności, jeśli masz już publiczność, na przykład listę mailingową, to stwórz sekwencję, która daje danej osobie wartość i pod koniec tej sekwencji powiadom Twoją publiczność, że właśnie powstał Twój kurs online, który pomoże im z konkretnym problemem. Dla Twoich lojalnych fanów, którzy są już na Twojej liście mailingowej, możesz też zaoferować jednorazowy rabat na Twój kurs. Jest to też sposób sprowadzenia ludzi na Twoją stronę z Twoim kursem. Możesz też stworzyć reklamę na Facebooku, na social media, na Instagramie i ta reklama może sprowadzić ludzi na Twoją stronę, na której dowiedzą się o tym, kim jesteś, co robisz i o czym jest Twój kurs. Jeśli Tobie zaufają, to kupią też Twój kurs online poprzez reklamę facebookową. A teraz przejdźmy do bonusu. Jak już na początku wspominałem, mam też dla Ciebie checklistę, którą możesz pobrać w tym linku, który się wyświetli tutaj na ekranie. Link znajdziesz też na dole w opisie. Ta checklista pomoże Tobie właśnie w stworzeniu Twojego kursu online i są tam też dodatkowe informacje, które nie zdążyłem powiedzieć w tym krótkim filmie. Mam nadzieję, że informacje, które udostępniłem, były dla Ciebie wartościowe. Daj znać na dole w komentarzach. Przypominam, że na tym kanale pomagam Ci w rozwoju Twojego własnego biznesu, Twojej marki online. Także jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to subskrybuj ten kanał. Do następnego razu życzę Ci dużo sukcesu z Twoim biznesem online, z Twoją marką. Widzimy się, do zobaczenia, trzymaj się, cześć!